obraz życia w mediach społecznościowych jest mocno wykrzywiony, a tym bardziej myślę, że jakby obraz macierzyństwa i rodzicielstwa jest kompletnie odrealniony, gdyż no jakby widzimy piękne pokoiki, zawsze wyprzątnięte, z cudownie czystymi misiakami, pluszakami, dzieci są zawsze w najnowszych, najczystszych ubraniach. No jakby wiemy, że każdy, kto ma dzieci bądź bywał w domach, w których są dzieci, wie, że tam to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Z jednej strony mamy wiadomo, że się idealizuje i wszystko jest piękne, kolorowe, cudowne i może budować, nieść mnóstwo frustracji, jeśli tak nie jest. A z drugiej strony mam wrażenie, że coraz więcej się też mówi o tym i jakby zdejmuje się tę taką pluszową maskę tego i takie, takie... Anielstwo tego czasu, i że to jest jednak mega wysiłek i bardzo trudny czas. Mężczyźni przymykają oczy na więcej rzeczy niż kobiety. Myślę, że kobiety są dużo bardziej wyczulone i dużo bardziej spostrzegawcze, jeżeli chodzi o potrzeby dzieci i o ich pragnienia. A faceci często myślę, że wiele rzeczy nie zauważają bądź. Jakby są może mniej szczegółowi w tym, w tym podejściu do tego, że wiele rzeczy jakby dzieje się poza nimi. No.